Cześć, witajcie w 49. odcinku przygód Roberto Prawandowskiego. Tak jak było mówione na zakończenie poprzedniego epizodu, rozpoczynamy nowy 2025 rok. No i tutaj pojawia się najważniejsze pytanie, czy Atletico Madryt rzeczywiście z początkiem tego roku spróbuje nawiązać kontakt najpierw z drugą Barceloną, a potem z pierwszym Realem. Roberto Prawandowski za swoje poprzednie występy został nominowany do tytułu zawodnika miesiąca. No i jak widzimy, na samej nominacji się nie skończyło. Pojawiają się również pierwsze plotki na temat Decathlera, który może odejść, jak widzimy, za grubą forsę do FC Bayern München. Ale od plotek to są pomponiki i inne pudelki. Przed nami Celta Vigo na 12 miejscu i Atletico Madryt jako zespół przyjezdny, czyli pierwsza szansa na zdobycie kolejnych 3 punktów w nowym roku i zbliżenie się do FC Barcelony. João Félix z prawego skrzydła zagrywa do Roberto Prawandowskiego, Polak jest w polu karnym, próbuje oddać strzał, jednak zostaje on zablokowany. João Félix dopada do futbolówki, zagrywa do Carrasco, Carrasco trafia, ale chyba nie ogarnął, że w futbolu istnieje coś takiego jak spalony, w związku z czym bramka, którą właśnie zasadził golkiperowi Celty Vigo, zupełnie się nie liczy. Rzut rożny dla gospodarzy, Rovella ustawił futbolówkę w narożniku i za chwilę będzie wrzucał ją w pole karne. Piłka szybuje wysoko, Larsen wyskakuje, oddaje strzał i niestety, ale mamy powrót starego, dobrego Atletico, bowiem drużyna z Madrytu w 14 minucie traci bramkę jako pierwsza. Oczywiście w tak początkowej fazie tego meczu nie przekreśla to żadnych szans Atletico na zdobycie 3 punktów w tym meczu, ale jednak mimo wszystko coś będzie pod górę, czyli coś będzie jak zawsze. Doskonale wykonany już stały fragment gry przez gospodarzy zaobfitował wielkimi owacjami na stadionie i nie ma się tutaj co dziwić, ponieważ Larsen świetnie znalazł w polu karnym wolne miejsce dla swojej łepetyny, po czym celnie skierował piłką do bramki. A Jan Oblak? Cóż, nie ma już szans raczej na czyste konto w tym meczu. Ten od grubej forsy z futbolówką zagrywa do Roberto Prawandowskiego, Polak rozpędza się z piłką, zagrywa do Bernardo Silvy, ten oddaje strzał i w 25 minucie Atletico Madryt zdołał wyrównać w tym spotkaniu. Bernardo Silva bierze piłkę pod pachę, biegnie w stronę kolegów, a w zasadzie to w stronę środka boiska. Wydawać by się mogło zatem, że to już koniec meczu, a to tak naprawdę dopiero połowa pierwszej połowy. Najważniejsza informacja to jednak ta, że Atletico Madryt wraca do gry, a Roberto Prawandowski odnotował na swoim koncie kolejną asystę w tym sezonie. Diego Simeone po raz kolejny skacze jak kangurek, a zawodnicy już wznawiają grę ze środka boiska. Suczek zbiega na lewe skrzydło, ponieważ musi zastępować Carrasco, który załamany jest swoim spalonym. João Félix do Prawandowskiego, Prawandowski po prostu zczuba przed siebie. I w 36 minucie Atletico Madryt wychodzi na prowadzenie w tym spotkaniu. Mamy 2-1 na tablicy wyników, mamy radość Polaka, a także kibiców, którzy przyjechali za swoimi idolami właśnie na ten mecz. Śmiesznie w sumie wyglądała ta akcja, ponieważ najpierw Suczek samodzielnie zbiegł na lewe skrzydło, a potem z pomocą aż 3 zawodników futbolówka wróciła praktycznie w miejsce, z którego udała się w podróż na lewe skrzydło, by Prawandowski mógł ją kopnąć z czuba. Diego Simeone tutaj już nie podskakiwał, ale wydawał się być szczęśliwy w związku z tym, że jego drużyna wychodzi na prowadzenie w 36 minucie. Bernardo Silva biegnie w kierunku lewego skrzydła, ostatecznie zdecydował się zawrócić, zagrywa do João Félixa, ten wystawia piłkę Prawandowskiemu, Polak oddaje strzał, jednak tym razem w zdobyciu bramki przeszkodził słupek i jeszcze próbował bardzo drastycznie odzyskiwać piłkę, ale chyba stłuchł sobie tylko kość ogonową, sędzia gwiżdże po raz ostatni w pierwszej połowie 2-1, zawodnicy udają się do szatni. Bernardo Silva jest dzisiaj maestro drużyny z Atletico. João Félix zagrywa do Roberto Prawandowskiego, ten ma przed sobą tylko golkipera, oddaje strzał i po raz drugi w tym spotkaniu wpisuje się na listę strzelców po przepięknym uderzeniu, tym razem już nie z czuba. Wybitnie wręcz odwróciły się losy tego spotkania, gdzie przypomnijmy, Atletico Madryt od początkowych minut przegrywało z Celta Vigo. Teraz jednak za sprawą Roberto Prawandowskiego Atletico prowadzi już 3-1 i raczej nic nie wskazuje na to, że mogłoby się coś zmienić, jeśli chodzi o passę strzelecką ataku z Madrytu. Oczywiście nie zapominajmy, że póki co drużyna Roberto Prawandowskiego gra raczej ze słabszymi drużynami. Pytanie, jak poradzi sobie Atletico Madryt w momencie, w którym spotka na swojej drodze drużynę z top 5.
Rovella kręci bączki na środku boiska. Sołczek postanowił przerwać tę zabawę. Zagrywa do João Felixa. João Felix przerzuca natomiast górą do Roberto Prawandowskiego. Polak wpada w pole karne. Zagrywa po ziemi do Portugalczyka. A João Felix wyprowadza Atletico Madryt o kolejną bramkę do przodu. W związku z czym na tablicy wyników widnieje już wynik 4-1. Roberto Prawandowski natomiast odnotowuje asystę na swoje konto. No a gdyby Rovella nie kręcił bączków na środku boiska, a Sołczka by to nie poirytowało, to być może nie widzielibyśmy w tej chwili bramki dla Atletico, tylko raczej jakieś kopanie się po nogach. 3 bramki przewagi natomiast w tym meczu mogą świadczyć o tym, że w drużynie panuje naprawdę wybitna atmosfera i Diego Simeone wie, w jaki sposób podejść Barcelonę, by zbliżyć się do niej za wszelką cenę. Teraz tylko zależy im na tym, aby Blaugrana odczuła ten oddech na plecach, jak zawodnicy z Atletico oddech swojego szkoleniowca w momencie, w którym dzieje się naprawdę źle, i wtedy będziemy mogli mówić o tym, że dystans między tymi dwiema drużynami najprawdopodobniej się ukróci. João Felix prowadzi piłkę, ostatecznie zagrywa prostopadle do Roberta Prawandowskiego, ten wpada w pole karne, oddaje strzał tuż nad golkiperem Celty Vigo i dzięki temu staje się autorem kolejnego hat-tricka w swojej karierze. Od razu podbiegł do niego Carrasco, bo nie mówię tutaj o typie od grubej forsy, i pewnością zapytał Polaka, jakim cudem, chłopie, ty strzelasz bramkę za bramką, a ja jedyne co potrafię, to spalić akcję, uderzając na pustą bramę. Czy otrzymał odpowiedź? To wiedzą tylko ci dwaj panowie. No i oczywiście Decateler, który gdzieś tam obok również podsłuchiwał. Najważniejsze jest jednak to, że raczej tego zwycięstwa Atletico Madryt już naprawdę nikt nie wyszarpie. Carrasco zagrywa w kierunku João Felixa, ten zatrzymuje się z futbolówką, kolejne prostopadłe zagranie do Roberto Prawandowskiego, ten wpada w pole karne i chyba przyzwyczaił nas już w tym meczu do oddawania strzałów, bowiem staje się autorem również 4. bramki na swoim koncie, w związku z czym zdobywa praw trik. Bądź jak kto woli, można również powiedzieć, że uruchomił swój czołg i bez pytania o zgodę gospodarzy tego spotkania wjechał nim na murawę. 6-1 to wynik, który sugeruje, że defensywa Celty Vigo nie będzie dzisiaj miała łatwego życia w swojej szatni. Roberto Prawandowski natomiast tym golem zapewnia sobie dość sporą odskocznię od drugiego Leżę w klasyfikacji strzelców La Ligi. Decateler zagrywa do Odegaarda, ten prostopadle do Pedro Gonçalvesa. Tutaj jednak nie, jednak Decateler jeszcze zdołał oddać strzał, ale tak jak myślałem, niestety lewy skrzydłowy Atletico Madryt znalazł się na spalonym w momencie podania Odegaarda. No jeszcze jakby wpadła 7. bramka, to nie zdziwiłbym się, gdyby stadion Celty Vigo nagle opustoszał. Daniel James otrzymuje podanie i pędzi w kierunku bramki Oblaka. Zwróćmy uwagę, że defensywa kompletnie nie wie, co ma zrobić z młodym zawodnikiem. Ten oddaje strzał. Oczywiście Jan Oblak nie robi nic poza staniem na bramce. Ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego defensywa, czyli Kif Bemben, Milenkovic, no i oczywiście zastępujący już Gintera, który uciekł do Chelsea, młody defensor, nie zrobili kompletnie nic poza korytarzem życia dla młodego Walijczyka. Celta Vigo w tym meczu zdobywa 2. bramkę, a to oznacza, że w całości tego meczu widzowie zgromadzeni na stadionie mogli zobaczyć aż 8 bramek. Na niekorzyść gospodarzy 6 leżało po stronie gości. Sędzia gwiżdża natomiast po raz ostatni bardzo pewne 3 punkty w tym meczu dla Atletico Madryt. Roberto Prawandowski z praw-trikiem, oczywiście na pamiątkę piłeczka od sędziego do gablotki, która z pewnością w tej chwili stoi już w salonie. No i dzięki temu wysokiemu zwycięstwu Atletico Madryt skróciło swój dystans do Barcelony do 3 punktów, a to oznacza, że w 19. kolejce Blaugrana musiała zremisować swoje spotkanie. Warto zatem było cisnąć Celtę Vigo po utracie 1. bramki tylko po to, aby teraz móc cieszyć się z tego, że Barcelona zaczyna być w zasięgu Atletico Madryt. Oczywiście Real Madryt to inna historia, bo tutaj aż 9 punktów przewagi, ale co się nie zrobi teraz, to zrobi się jutro. No i jeszcze na naszych ekranach potwierdzenie tego, że Roberto Prawandowski stworzył sobie spokojny dystans od Leżę i dzięki temu ma aż 4 bramki przewagi i święty spokój przynajmniej na 2 kolejki. A przed Atletico Madryt na horyzoncie mecz z Rayo Vallecano, co oznacza, że zaczynamy powtórne pojedynki z drużynami, z którymi już Atletico Madryt toczyło boje w tym sezonie. Silva do João Felixa, ten do Decatelera, prostopadłe zagranie do Carrasco, Carrasco oddaje piłkę Decatelerowi, a Belk nie myli się przy tym uderzeniu i wyprowadza Atletico Madryt już w 7. minucie na prowadzenie w tym spotkaniu.
istnieje spora szansa, że passa zwycięska Atletico Madryt naprawdę zaczyna przybierać na prędkości, w związku z czym obserwujemy kolejne wyjście na prowadzenie Atletico Madryt, a nie zespołu przeciwnego. No i dobrze dzieje się na tym boisku, może rzeczywiście Barcelona jest do ugryzienia już w tej, a może przyszłej kolejce. Kral w przód do Diatty, Diatta zostawia piłkę Wachiemu, ten natomiast drepcze, czyli coś kombinuje, oddaje strzał zza pola karnego. Jeżeli wspominałem coś przed chwilą, że dobrze dzieje się na boisku, to od razu to wycofuję, ponieważ dosłownie zaraz po wznowieniu gry Rayo Vallecano remisuje w tym spotkaniu. Jeszcze żeby chociaż to uderzenie było jak w Kapitanie Jastrzębiu, że piłka krążyłaby wokół własnej osi, dodatkowo tworząc eliptyczny ruch, to być może wtedy Jan Oblak nie powinien obronić tego uderzenia. Tutaj jednak golkiper Atletico Madryt popisał się olbrzymimi chęciami niezachowania czystego kąta w tym meczu, w związku z czym mamy już 1-1. Wachi po raz kolejny powolutku prowadzi futbolówkę, decyduje się jednak na sprint, wpada w pole karne, prostopadle zagrywa do Gaulda, a ten nie myli się, uderzając na bramkę Oblaka i doprowadza do euforii na trybunach, ponieważ w 9 minut Rayo Vallecano z przegrywającej pozycji wyszło na prowadzenie. Niestety z przykrością należy stwierdzić, że stare, dobre Atletico Madryt powróciło na nasze ekrany. Defensywa nie zrobiła kompletnie nic, piłka krążyła w polu karnym tak jak powinna u każdego oczywiście atakującego zespołowi. Jan Oblak standardowo coś tam zamarkował, ale piłkę wpuścił, a Diego Simeone zaczął machać rękoma tak jak robił to do listopada włącznie. Bernardo Silva zagrywa do De Catelera, a ten po bardzo długim namyśle zagrywa prostopadę do Roberto Prawandowskiego. Polak jednak bardzo pospieszył się w tej akcji i sędzia zmuszony już był, bo nie mógł aż tak mrużyć oczu, odgwizdać spalonego. Odegaard do João Felixa, Portugalczyk, prostopadłe zagranie do Prawandowskiego. Roberto jest w polu karnym, oddaje strzał, jednak jakimś cudem Drągowski zdołał obronić swoją bramkę i piłka wylatuje na rzut rożny. A to niestety oznacza, że Atletico Madryt wciąż może tylko pomarzyć o remisie w tym spotkaniu. Rzut rożny dla Atletico Madryt, Carrasco ustawił futbolówkę, zagrywa na główkę do Prawandowskiego, a Proberto przelobował tym razem Drągowskiego i udaje się Polakowi doprowadzić do remisu w tym spotkaniu. Przypominam, że w poprzednim starciu obu drużyn Roberto Prawandowski trzykrotnie próbował zagrozić bramce Drągowskiego z główki. Dwa razy interweniował Drągowski, raz Polak nie trafił. Jak widzimy w tym przypadku do 4 razy sztuka, bowiem w końcu Prawandowskiemu udało się pokonać swojego rodaka. 2-2 w tym meczu. Atletico Madryt zaczyna pomału, bo pomału, ale jednak wracać do gry. Prawandowski zagrywa do Isaka, Szwed decyduje się oddać piłkę Roberto, po czym Polak wpada w pole karne Drągowskiego, w ostatniej chwili decyduje się na zagranie po ziemi w kierunku João Felixa, tutaj jednak Mumin stanął na wysokości zadania, zatrzymał podanie Polaka, ponieważ to mogło zaowocować bramką na korzyść Atletico. No i sędzia gwiżdże po raz ostatni, 2-2. No i można powiedzieć, że w zasadzie dystans, jaki skróciło Atletico Madryt do Barcelony, prawdopodobnie w tej chwili z powrotem wrócił na swoje miejsce. Zaraz zobaczymy tabelę ligową, ale zanim jednak to należy wspomnieć, że Roberto Prawandowski swoim golem tak naprawdę uratował punkt Atletico Madryt. Na początek jednak smutna informacja dla fanów Atletico Madryt. De Cateler odszedł za grubą forsę, jednak nie do Bayernu Monachium, a do Tottenhamu. Zimowe okienko transferowe nie jest dobre dla zawodników z Madrytu. Najpierw odszedł podstawowy obrońca, a teraz napastnik. Legenda głosi, że najpierw De Cateler odszedł z Milanu, gdy przyszedł tam Prawandowski. Teraz De Cateler odchodzi z Atletico Madryt, gdy przyszedł Prawandowski. Pytanie co następne, czy Roberto będzie również w drużynie Kogutów? Póki co tego nie wiemy, ale na pewno Spursi wydali dużo pieniędzy na De Catelera, więc nie sądzę, aby było ich stać na wyrzucenie jeszcze 160 milionów euro. A na naszych ekranach obiecana tabela ligowa, gdzie Atletico Madryt z powrotem traci do Barcelony 5 punktów. No i tymi niezbyt optymistycznymi informacjami kończymy ten odcinek. Jeżeli ten epizod Wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo jak zawsze zachęcam do pozostawiania komentarzy pod tym filmem. Tym bardziej, że ciekawi mnie Wasza opinia na temat transferowej polityki Atletico Madryt. No i jeżeli jeszcze tego nie robicie, a ciekawi Was, jak poradzi sobie Atletico Madryt z Sevillą w Superkopie Hiszpanii, czy tam po prostu w Pucharze Superkopa, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka, gdyż właśnie tam Atletico Madryt rozegra półfinał z Sevillą.
No i nie zapominajmy, że będą grali w osłabieniu przez dwa transfery, jakie do tej pory udało się zrealizować przeciwnikom Madrytu. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć!